Nazywam się Hanna Walczuk. Urodzona jestem w Warszawie. Do tej pory mieszkam w Warszawie. Miałam 14 lat, jak wybuchło Powstanie Warszawskie. Kim byli Pani rodzice przed wojną? Chciałam jeszcze powiedzieć, jak wybuchło Powstanie Warszawskie, byłam sama w domu. Rodzice moi byli na mieście i nie mogli do mnie dotrzeć. A czym się Pani wtedy zajmowała w domu? Skończyłam 7 klas podstawówki. 14 lat. Skończyłam w sierpniu, a we wrześniu powstanie, w sierpniu wybuchło powstanie. Pod jakim pretekstem Niemcy wzięli Panią do obozu? W Warszawie było tak, że wszyscy, to znaczy w zależności od jakiej dzielnicy się mieszkało, ale Niemcy chodzili po prostu nie podjęli na rękę i to było, żeby wybuchło powstanie. Oni się tego nie spodziewali i chodzili od domu do domu, palili domy i trzeba było wychodzić z domów i wypędzali. U mnie troszeczkę to dłużej trwało, bo Niemcy do nas mieli trochę daleko. Jest 3 przystanki tramwajowe i tam, gdzie ja właśnie mieszkałam, to byli powstańcy. No ale potem przyszedł jakiś czas, że powstańcy do nas przyszli, kiedy już moi rodzice wrócili do domu, postawili przed naszym domem barykadę, strasznie dużą barykadę, na samym, bo ja mieszkałam na rogu ulicy. I wtedy, kiedy tą barykadę postawili, po prostu pouciekali, bo już ten Niemcy się zbliżali do nas coraz bliżej. Ponieważ ja miałam siostrzeńca, który brał udział w powstaniu, był akowcem, i on do nas, a oni mieszkali dosłownie pół przystanku od nas. I wtedy on wpadł do nas i krzyczy: babciu, uciekajcie, bo już nasz dom jest w płomieniach. I wtedy myśmy, każdy miał jakieś tam tobołki przygotowane do tego, żeby ze sobą zabrać. No i oczywiście mama powiedziała sąsiadom i myśmy się wszyscy wynieśli z tego domu, poszliśmy w stronę, nie wiem czy znacie tą dzielnicę, w stronę na Czerniaków. Tam zatrzymaliśmy się zupełnie u obcych ludzi, no ale byliśmy w komplecie, ja, brat, mama i tata. I wtedy mama mówi: wiecie co, tak siedzimy u tych obcych ludzi, może nasz dom ocalał, może my możemy wrócić do domu. No i oczywiście z bratem moim, 18-letnim, poszli, to było dosłownie 2 przystanki tramwajowe, poszli do domu. I wtedy zobaczyli, że barykada jest prawie spalona, i od tego zajęły się sklepy i Niemcy powiedzieli: jeżeli rozbierzecie tą barykadę, wasz dom ocaleje. No i oczywiście młodzi chłopcy zebrali się razem do kupy i powiedzieli: zbieramy się, rozbieramy tą barykadę, a mamo, ty idź po Hanie i tatusia, przyjdziecie do domu i będziemy w domu. I oczywiście mama poszła, przyszła po nas. Myśmy się znowu z sąsiadami zmówili i wracaliśmy do domu, kiedy byliśmy bardzo blisko. Okazało się, że nasz dom jest w płomieniach. Także brata już nie spotkaliśmy więcej, bo on dostał w domu, a nasz dom się palił. Myśmy nie wiedzieli, co się z nim stało. I wtedy Panią zebrali do obozu? Jeszcze nie. A co się stało? I myśmy wrócili z powrotem tam na te stare śmiecie, znaczy tam, gdzie myśmy się poprzednio zatrzymali, ponieważ mój tata był wieloletnim pracownikiem w tej fabryce Ursus i tam miał kuzynów i mówi do nas: wiecie co, to jak mamy tu siedzieć, to pójdziemy w tą stronę przez Służewiec i dostaniemy się do Ursusa i tam do tych kuzynów. I kiedy myśmy wszyscy już tam się zebrali, żeby do tych kuzynów dotrzeć, to już tam Niemcy wszystkich okrążyli i nie było mowy, żeby dalej przejść. To było strasznie dużo ludzi zatrzymanych przez Niemców. I wtedy nas poprowadzili na Okęcie. Pierwszą noc nocowaliśmy na Okęciu w tych hangarach samolotowych. Na drugi dzień nas wypędzili. Pędzili nas już przez Wolę, ale Wola już była doszczętnie spalona. I tam na dworzec do pociągu i zawieźli nas do Pruszkowa, do fabryki. Tam wszystkich tych, co wysiedlali z domów, to przywozili do Pruszkowa. A stamtąd rozdzielili Panią? Tam byliśmy tylko 2 dni i trzeba było się ustawiać w kolejce, no bo robili różne transporty, ale myśmy nie wiedzieli, gdzie ten transport będzie.
I oczywiście ja z tatusiem i z mamą stanęliśmy. Niemcy ojca wzięli na jedną stronę, mnie z mamą na drugą stronę. Okazało się, że moja mama zaczęła płakać, że ją z mężem rozdzielili. I Niemiec nie kazał ojcu przejść na moją stronę, tylko mnie z mamą na ojca stronę. I tak trafiliśmy właśnie do wagonów bydlęcych. Było nas po 60 osób w jednym wagonie, na stojąco. Wieźli nas tak 3 dni, to było zamknięte, zaszrubowane z jednej strony, z drugiej strony był Niemiec z karabinem, to nie było możliwe, żeby stamtąd uciec. I tak nas wieźli 3 dni. Dotarliśmy do Oranienburga, bo tak zapamiętałam tą miejscowość. Zatrzymali pociąg i kazali wszystkim mężczyznom wysiąść. Wysiadł mój ojciec, a ja pojechałam z mamą dalej. Nie wiedziałam, gdzie nas wiozą. Jak nas przywieźli, to już było ciemno. Kazali nam wszystko na kupę rzucić, to co myśmy mieli, te wszystkie tobołki. I pierwszą noc nocowaliśmy na słomie, pod takim namiotem. A na drugi dzień okazało się, dopiero zobaczyliśmy, jak się zaczęliśmy rozglądać na wszystkie strony, to zobaczyliśmy, gdzie my jesteśmy, ale miejscowości nie znaliśmy. Oczywiście na drugi dzień wzięli nas, ogolili nam włosy do gołej skóry, mnie i mamie, i do takiej mykwy, jak to byśmy nazwali. Tam nam dali potem cywilne ubranie, ale to były na tych cywilnych sukienkach były takie krzyże naszyte tej szerokości, czarne krzyże z tyłu i z przodu, i pod spodem było wycięte, żeby nie można było tego odpróć. No i rejestracja. Oczywiście dostałam numer 63745. 745. I od tamtej pory nie byłam już nazwiskiem, tylko numerem. Oczywiście trójkątny, czerwony winkiel to oznaczał, że ja jestem polityczna, a w środku P, że Polka. I pod spodem biały pasek z moim numerem. Proszę opisać pierwsze chwile po znalezieniu się w obozie. Więc przede wszystkim, jak nas zaprowadzili do baraków, to była tak straszna ciasnota, że myśmy spały po 4 kobiety na jednym łóżku, a to były 3 kondygnacyjne, parter, środkowe i wysoko. To po 4 osoby na jednym łóżku spałyśmy. No oczywiście apel rano, liczone, to już był wrzesień, a my dostałyśmy tylko koszule i sukienki. Ani majtek, ani pończo i nic na głowę. Te stare więźniarki jeszcze miały chusteczki na głowę, a dla nas to już zabrakło tego, czyli my z gołymi głowami stałyśmy na apelu. Tam byłam tylko 3 tygodnie, bo dlatego, że Ravensbrück miał bardzo dużo komand. Komando to był tam, to znaczy komando należało do Ravensbrücku, dlatego, że tam były na tych komandach fabryki, co Niemcy, którzy tam pracowali, bo to były fabryki zbrojeniowe, poszli na front i wszystkie więźniarki musiały do tych fabryk dotrzeć i w tych fabrykach pracować. No i ja dotarłam właśnie stamtąd, z tego Ravensbrücku, do Neubrandenburga. To był dosyć duży obóz. To już każda tam miała swoje łóżko, to oczywiście apel, i zostałam przedzielona do fabryki. Pracowałam na bardzo ciężkim dziale, na galwanizerii, gdzie wszystkie te części, bo to były części samolotowe w tej fabryce, gdzie wszystkie części były w takich kwasach zanurzane i odkażane, żeby tej rdzy nie było, żeby coś takiego. Pracowałam po 12 godzin dziennie, od 6 rano do 6 wieczór. Dzień się zaczynał w obozie, o 4 rano był apel. Siusieńko musiałyśmy na apel stanąć. Oczywiście ustawiałyśmy się na apelu tak jak kto w jakim baraku był. Byłyśmy liczone, no i potem musiałyśmy się szybko ustawiać do wymarszu do fabryki. Oczywiście ustawiałyśmy się kolumnami, na jakim dziale kto pracował. I taki był wymarsz, który prowadziła Auzierka i Niemiec z psem.
To było pół godziny drogi, tam do fabryki dotarłyśmy, no i oczywiście 6 godzina rano to już trzeba było zacząć pracować. Czy jakieś więziarki się Panią opiekowały? Nie, jeszcze wtedy byłam z mamą. A w jaki sposób zachowywały się inne więźniarki? Przede wszystkim jak już zaczęłam pracować w fabryce, to już nie miałam tego cywilnego ubrania, tylko pasiak. Bo tam był taki rygor panował, że w fabryce musiały wszystkie kobiety w pasiakach chodzić. A te, które pracowały tam gdzieś w lesie, czy sprzątały tereny, to w tych cywilnych ubraniach chodziły. A jak spędzała Pani chwilę wolne od pracy lub apeli? Jak wracałyśmy, to już była prawie i 8 godzina, no bo myśmy się tam potem ustawiały w kolejności. Potem wymarsz na blok, no później tam liczone jeszcze, no i poszłyśmy, żeby dostać cośkolwiek do jedzenia, więc znowu stało się w kolejce. To już była 8 godzina, ale nic więcej nie robiłyśmy, bo tam był tak straszny brud. Myśmy w ogóle się nie myły tam, bo myśmy tak, po pierwsze, że nie było gdzie się umyć. Jeden tylko tam właśnie w tym obozie, co ja byłam, w tym Brandenburgu, to był taki baraczek i była tylko jedna taka rurka i takie kraniki małe. To było zimno, zimna woda, ani nie miałyśmy mydła, ani ręcznika, więc nawet gdy się ktoś umył, no to nie miał się czym wytrzeć. To w ogóle nie chodziłyśmy się myć. I z tego powodu straszny był śpież i wszy okropne, ale te wszy to były w odzieży, nie w głowach. To jak potem już zjadłyśmy cośkolwiek, co dostałyśmy, to siadałyśmy na tej swojej koi, zdejmowało się sukienki i się o ten kant tłukło te wszy. A zdarzały się dni na przykład wolne, gdy nie szło się do fabryki? Tylko niedziela, bo w sobotę się pracowało. Co Pani pomagało w przetrwaniu tego wszystkiego? No póki byłam z matką, no to jakoś się trzymałyśmy, ale potem w styczniu 1945 roku przyszła nocna zmiana, bo myśmy pracowały na dzień potem 12 godzin, a potem od 6 wieczór przychodziła nocna zmiana. I wtedy ja tak z ciekawości zapytałam, co jest na kolację, a ta pani się tak do mnie odezwała, co jest na kolację, to jest na kolację, ale mówi, transport zrobili, twoją mamę wywieźli. I kiedy wróciliśmy już na blok, okazało się, że ta pryczak, na której mama spała, to już była wolna, mamy nie było. I nie wiedziałam, co z mamą się stało, gdzie ją wywieźli, co się z nią... W ogóle nie wiedziałam co, do tej pory nie wiem, co się z nią stało. A jak Pani trzymała się po tym, jak Pani mamę zabrała? Nas było takich 5 młodych dziewczyn, które miałyśmy po 14-15 lat. I myśmy ze sobą tak raczej trzymały się, jedna drugą jakoś tak pocieszała. Z tym, że one były z matkami, tych matek im nie zabrali, tylko moją mamę zabrali. A jak zmieniały się warunki życia w obozie? No, rano to nie dostawaliśmy nic do jedzenia. Do fabryki to przywozili nam z obozu zupę i tam ozierka rozdawała. Myśmy mieli tylko... Jedyne, co mieliśmy w ogóle swoje rzeczy, to tylko była miska i łyżka, nic więcej. I z tą miską to trzeba chodzić było na apel, do pracy, z pracy i znowu. Myśmy się z tą miską nie rozstawały. Ja przywoziła tam właśnie na takiej platformie, Rosjanka przywoziła tą zupę z obozu, no ta uzierka tą zupę rozlewała, każdy się tam działał i ustawiał i tą miskę tej zupy dostał. W jaki sposób więźniarki dowiedziały się o zbliżającym się końcu wojny? To było różnie. Dlatego, że w każdym, to zależy gdzie kto był, na jakim komando i różnie to wtedy wypadało. A u Pani? Ja jeszcze, u mnie było jeszcze trochę inaczej, bo na miesiąc przed wyzwoleniem, bo nas, jak myśmy byli w obozie, to nas na nas mówili verfluchte polnische banditen, przeklęte polskie bandytki. Na to jest powstanie właśnie. A później, kiedy już się zbliżał front, to byłyśmy ewakuowane z Warszawy.
I wtedy oni zaczęli robić takie małe transporty po 30 osób i zaczęli wywozić nas i nikt nie wiedział dokąd, gdzie i jak, ale to były takie grupy po 30 osób. Ja byłam wywieziona do Lichtenbergu, to było w Berlinie, bardzo blisko bramy brandenburskiej. Tam już to był cywilny obóz i myśmy mogły chodzić same. Nie miałyśmy, to znaczy nas najpierw przywieźli z tego Neubrandenburga do Ravensbrücku, tam musiałyśmy te pasiaki oddać i wtedy dostałyśmy cywilne ubrania, każdy sobie wybrał, co tam na niego było dobre, no i do pociągu i do tego Lichtenbergu nas wywieźli. I tam właśnie mnie spotkało tam wyzwolenie. A kiedy i właśnie w jaki sposób opuściła pani obóz? Więc tam to był nieduży obóz, bo tam było tylko 4 bloki. Ponieważ myśmy tam w schronach siedzieli, dlatego że jak się zbliżały już takie naloty straszne, bombardowania, to z naszego baraku wyleciała cała ściana z oknem. I myśmy poszli do takich podziemnych, to było dla Niemców porobione, takie bunkry. I myśmy tam w tych bunkrach siedziały, no bo tam trochę było cieplej. No to było w ziemi tak wykopane te bunkry. I wtedy jedna pani z naszych mówi, co wy tak tu siedzicie, trzeba wyjść zobaczyć, co się tam dzieje. I kiedy ona wyszła, zobaczyła, że Rosjan do nas na ten nasz teren przyjechał rowerem. I myśmy wtedy się zapytali, czy Warszawa jest wolna. Oczywiście tak, Warszawa wolna, możemy iść. Kiedy i w jaki sposób wróciła pani do Polski? No więc, kiedy ten Rosjan mi powiedział, że już wolna, no to myśmy wyszli wszystkie z tego bunkra i zobaczyliśmy, że już są i nie te rosyjskie i czołgi, i w ogóle wojska dużo. Dali nam, bo zobaczyli, że myśmy były bardzo wycieńczone, strasznie wyglądałyśmy, suche. To się nie da opisać, jak myśmy wyglądały. I dali nam trochę mięsa, trochę tłuszczu i myśmy to sobie tam popakowały. Tam jakaś pani poszła bo tam niedaleko były takie domy, Niemcy mieli takie drabiniaste wózeczki, takie nieduże i zabrała Niemcowi taki wózek, bo Niemcy w ogóle bali się Rosjanów i oni uciekali przed frontem, przed nimi. Także oni zostawiali nawet swoje całe mieszkania puste i myśmy trochę poszli na szaber, jak to się mówi. Chcieliśmy się jakoś ubrać, no bo myśmy wyglądały okropnie, prawda? No i wtedy na ten wózek wzięłyśmy takie te wszystkie swoje takie klamotki i poszłyśmy 140 parę kilometrów do Kostrzynia. Doszliśmy cały tydzień. Kto z pani rodziny w takim razie przeżył wojnę? Brat mój, ja miałam jeszcze, nie mówiłam na początku, bo ja miałam jeszcze przyrodnią siostrę, która była 22 lata ode mnie starsza. Ona była mężatką, ona miała dwoje dzieci i właśnie ten jej syn, który mówiłam, że brał udział w powstaniu. Myśmy były z jednej matki, ale z innego ojca. To ona przeżyła, jej mąż, jej dzieci przeżyły i mój brat. A kiedy pani odnalazła brata? No chyba po 3 czy 4 miesiącach. Jak udało się pani przeżyć pierwsze miesiące po wojnie? No były okropne, bo kiedy wróciłam właśnie z jak to się mówi, z tych Niemiec do Warszawy, to z panią, która mną się zaopiekowała i ona tam blisko mieszkała na Woli, znalazła od razu, jak wyszliśmy z pociągu, swoich znajomych, i wzięła mnie ze sobą. I ta pani powiedziała, dziecko, będziesz u nas dotąd, dopóki kogoś z rodziny nie spotkasz. I ja miałam, tam gdzie ja mieszkałam, to dosłownie tak daleko, że ja szłam pół dnia od tej pani, tam gdzie ja mieszkałam, w tą stronę, bo to były zupełnie inne dzielnice. I kiedy pierwszy raz tam przyszłam, zobaczyłam, że mój dom jest cały spalony, tylko z kliszka stoją. A robiła coś pani, aby zapomnieć o obozie? Zwierzała się komuś? Nie. Gdzie pani mieszkała po wojnie na dłużej? No potem właśnie, kiedy już wracałam któregoś trzeciego czy czwartego dnia, to spotkałam swoją ciotkę. To znaczy, to była żona mojego ojca brata. Taka troszeczkę bliska niby rodzina. No ale się okazało, że ona w piwnicy mieszkała, bo też wszystko było spalone. O swoim mężu też nic nie wiedziała, co się dzieje. I wzięła mnie do siebie.
No ale później okazało się, że ona już więcej mnie trzymać nie może. I powiedziała, szukaj sobie kogoś innego z bliżej z rodziny. No i jakie moje było wyjście? Chciałam iść tam właśnie do tego Ursusa, tam gdzie mój ojciec pracował, bo tam byli kuzyni moi. Ale ja tylko nazwisko znałam, nie wiedziałam adresu, gdzie oni mieszkają, bo zawsze z rodzicami chodziłam. To nigdy nie zwracałam na to uwagi. Na ulicy kogoś spytałam się, czy ja, gdzie ja się mogę dowiedzieć, gdzie tacy i tacy mieszkają. To była mała taka mieścinka przed wojną. Teraz ten Ursus jest rozbudowany bardzo. I dotarłam właśnie do tej ciotki i ona wzięła mnie, powiedziała, że mnie nie wypuści, dopóki mnie nie odżywi trochę, ale wiedziała o moim bracie. I powiedziała, że ona wie, gdzie on mieszka, bo jak on wracał z Niemiec, to się u nich zatrzymał. Bo on też, mój brat też pracował w tym Ursusie. A w jaki sposób pani zdobywała żywność i ubrania? Od ciotki wszystko, czy jakoś inaczej? No z początku, jak byłam u tej ciotki, to ona dawała mi od siebie tą żywność. Ubranie to miałam tylko to, co miałam na sobie, nic więcej. I później, tak jak mówiłam, po 3 miesiącach spotkałam tą swoją przyrodną siostrę. Ale ona miała większe szczęście, bo ona z tym młodszym synem, takim 13-letnim, ich wywieźli do Mauthausen, ale tam był tak straszny tłum, że ich rozebrali gospodarze. I ona z tym swoim synem pracowała u gospodarza, czyli ona była na wolności. I później ona mnie wzięła do siebie. A czym się pani zajęła po wojnie? Podjęła pani naukę lub pracę? Ponieważ siostra moja była krawcową z zawodu i zaczęłam je uczyć zawodu u siebie. Żadnej szkoły nie podjęłam, bo nie miałam na to pieniędzy. Nikt nie chciał mi dać na to, bo każdy był biedny bardzo. A wyszła pani potem za mąż? Wyszłam za mąż. A jak poznała pani męża? Kim był? No, spotkaliśmy się niechcący pod kinem. Kolejki były, bo nie było wtedy przecież tych telewizorów, nic, to jak się chciało iść do kina, to stało się w kolejce chyba 2-3 godziny, żeby dostać bilet do kina. No i tam właśnie pod tym kinem poznałam swojego męża. Chodziliśmy 2 lata, no bo on też nie miał gdzie mieszkać, mieszkał w baraku, ale z matką swoją. I po 2 latach on dostał mieszkanie, bo to były mieszkania budowane na tam, gdzie było getto spalone w Warszawie. I na tych terenach po tym getcie zaczęli budować nowe osiedla. On dostał mieszkanie i wtedy myśmy się pobrali i zamieszkałam u nich. Znaczy, bo mój mąż jest jedynak, nie miał żadnego rodzeństwa i tylko właśnie z matką był. Ja do nich dotarłam. W jaki sposób reagowali ludzie, kiedy dowiedzieli się, że była pani w obozie? Słucham? W jaki sposób reagowali ludzie, kiedy dowiadywali się, że była pani w obozie? Ja nikomu nie opowiadałam takich rzeczy. To były po prostu tajemnice jakieś. W ogóle tego się nie mówiło nic. Przecież przez 2 lata, jak z mężem chodziłam, to on nie wiedział, że ja byłam w Ravensbrücku, a ja nie wiedziałam, że on był w Oświęcimiu. A wstąpiła pani później do jakiejś organizacji? Nie. A utrzymywała pani kontakt z osobami z obozu? Z początku to nie, bo to się tak wszystko rozeszło, ta Warszawa była tak spalona, że nie wiadomo było kogo, gdzie szukać. I później po jakimś czasie spotkałam swoją koleżankę, która pod sklepem, ona wychodziła ze sklepu, ja wchodziłam i ona mówi, o Jezu, Hanka, to ty należysz do klubu naszego? Ja mówię, nie, bo to się już utworzyły kluby takie. I każdy klub, to znaczy, w jakim obozie był, to miał swój klub. I u nas właśnie był ten klub Ravensbryczanek. A ja mówię, słuchaj, przecież ja nawet nie wiem, kiedy ja byłam przywieziona do Ravensbrücku, dlatego że jak nas tak wieźli po parę dni, to nikt nie wiadomo było, jaka to była data. I ona mówi, to przyjdź tu i tu, my się tam spotykamy, przynieś swoje tylko dane, będziesz wiedziała, kiedy byłaś przywieziona do Ravensbrücku. No i tak właśnie się zaczęło, że dostałam dane tej pani, bo pani, która założyła ten klub, ona bardzo dużo papierów z tego Ravensbrücku przywiozła. I ona miała dane, kiedy kto przyjechał i w ten sposób się dowiedziałam.
czym pani zaczęła się zajmować na początku lat 50? Szyłam. A miała pani jakieś problemy ze służbami bezpieczeństwa? Nie. Ja w ogóle do żadnej partii nigdzie nic nie należałam. Nigdy. Czy mogła pani liczyć na jakąś pomoc od państwa z powodu bycia w obozie? To było dużo, 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 dużo później. A miała pani kogoś, komu mogła pani zaufać i liczyć na jego pomoc w razie potrzeby? Właściwie to nie miałam nikogo, dlatego że ja cały czas, tak jak mówiłam, że szukałam swoich rodziców, ja myślałam, że oni wrócą. I potem dowiedziałam się, że można pisać do Czerwonego Krzyża, do Arolsen. Ja o wszystkich pisałam, o sobie, o mężu, o teściowej i swoich rodzicach. I dostałam mamy wiadomość, że była przywieziona wtedy i wtedy, no to wiadomo, bo ze mną, prawda? Potem była tym i tym numerem naznaczona, też wiedziałam, bo jeden numer był po drugim. Keine weitere Information, czyli dalszych informacji brak. Także ja nie dowiedziałam się, co z mamą się stało. Po ojcu, jak pisałam właśnie do tego Arolsen, to dostałam wiadomość, że on był 8 marca 1945 roku przywieziony ze szpitala do Bergen-Belsen i tam jak wkroczyli, jak ich wyzwolili, to było tak strasznie dużo trupów, że nie zdążyli ustalić tożsamości. I też ojciec nie wrócił. A jak ocenia pani te pierwsze powojenne lata swojego życia? To było zupełnie inne pokolenie, takie jak w tej chwili jest. Przede wszystkim to w domu na podwórku to myśmy się nie zwierzali jeden drugiemu. Po prostu jakaś zabawa tylko była, nic więcej. Bo jeden, jeżeli gdzieś należał, to się bał drugiemu przyznać. A co było najtrudniejsze w tym okresie? Co było najtrudniejsze? Najtrudniejsza to była okupacja. Dlatego, że jak Niemcy wkroczyli, to przecież było 4 lata okupacji, to była wyznaczona godzina policyjna, 8 godzina, to już nie wolno było wyjść na ulicę, wszystkie bramy były pozamykane, puste ulice, okna zasłonięte na czarno, żeby nie było widać, że światło się gdzieś jakieś pali, na kartki, czyli bieda była jak choroba. A czy pobyt w obozie wpłynął na pani stan zdrowia? Jedyne co, to tu na ogół, to ja nawet jak pamiętam, do szkoły chodziłam, to zawsze lekarz mówił, że ja mam wyjątkowe dobre zdrowie. I jakoś tak nigdy nic innego mi się nie przydarzyło, tylko kiedyś dostałam, tak jak to mówili, że miałam awitaminozę, czyli w tyle na karku, zrobiły mi się straszne strupy, ja nie mogłam głową kręcić, tylko musiałam, jak się odwracałam, to całą tak osobą się odwracałam. No ale bałam się do rowiru iść, bo jak poszło się do rowiru, to wiadomo było, że można stamtąd nie wrócić. A kiedy czy ukończyła pani jakąś szkołę potem lub podjęła naukę? Nie. Aż do teraz? Aż do teraz. Bo dlatego, że ja się nauczyłam szyć i po prostu szyłam w domu. Klientki miałam, którym szyłam i po prostu byłam tak zajęta tym. Kształciłam swoją córkę, bo chciałam, żeby ona coś skończyła. Czego ja nie skończyłam, to chciałam, żeby ona skończyła szkołę, potem wyższą szkołę. A przynależała pani później do jakiejś organizacji? Nie, nigdy. Jedynie co, to tylko do klubu tych Ravensbrückianek należałam. A tak do żadnych organizacji nie należałam. No to dziękuję, to już by było na tyle.